No i właśnie, i wtedy, aha, jeszcze o tej wojnie nie powiedziałam wam. Jak nas ciocia kazała nam się kłaść tam w tym budynku, w takim domku malutkim, tam ciocia miała z wujkiem. I my tam leżymy, no, bo w razie kulki jakiejś czy co, to nas może to uchroni, jak będziemy leżeć, no. Bo to wtedy jeszcze nie było takich. Aha, i my już potem powyłaziliśmy z tego chyba to, tam jakiś czas byliśmy w tym domu nareszcie. Poszliśmy się schować tak za studołę, bo jak miał tam studołę. Pod to studoło stanęliśmy pod tą ścianą. Nareszcie samoloty zaczęli latać i zaczęli bomby rzucać takie. Nie wiem, jak to się nazywało, ale takie nieduże takie, jakieś takie dołki. Jak ta bomba wpadła, to niedaleko koło nas, to jakbyś Pan Bóg nas uchronił. Myśmy jak byli za to studoło, to może i ciocia coś pomyślała z wujkiem, czołgamy się na górę, tam taka góra była koło nich, niedaleko na Bąkowym. Specjalna też, nie wiem kto to wykopał, te rowy, takie, no nie wiem, przed kim to była ta góra zrobiona. Ja tak nie dociekałam tego teraz. I my na tą górę tam się zaczęliśmy, poczułgaliśmy się z ciocią, to tam było tak może, no ja wiem, z 200-300 metrów trzeba było się od tych budynków czołgać do tej góry. My tam wszystkie takie przestraszone, te dzieci z ciocią. A mamusia moja, to nie wiem, musi była w domu, bo właśnie była w ciąży z to moją Wandzio, siostro, i ona chyba w domu, i tego brata mego miała, tego niecałe 2 lata miał, czy ile.